Cześć, cześć, witajcie drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w 11 odcinku serii Zagrajmy sobie w grę Days Gone wersji na konsolę PlayStation 4, gdzie w postapokaliptycznym świecie po apokalipsie zombie nasz bohater Deacon i również jego przyjaciel Boozer, który został poparzony przez sektę, próbują jeszcze przetrwać jak najbardziej, no i wyrwać się z tego zakręconego świata. Dodatkowo Deacon próbuje odnaleźć trop swojej zaginionej, uznanej za zmarłą żonę, Sarę, która jednocześnie była siostrą Boozera. Była naukowcem, biologiem, zajmowała się biolożką, odmieniajmy względem płci nazwy zawodu, była na panią biolożką, zajmowała się roślinami, własnościami medycznymi roślin, co się ostatnio też objawiło tym, że przydała nam się wiedza, którą nam przekazała odnośnie lawendy i własności leczniczych i łagodzących oparzenia. No i w międzyczasie teraz udało się nawiązać kontakt z O'Brienem, jak się okazało, człowiek oczywiście korporacji Niro, który przez radio nam tutaj zlecił, można powiedzieć, taką tajną misję, która polegała na tym, że wręczył nam jeszcze osobiście nadajniki GPS i wspomniał o tym, że góra, szefowie tej korporacji Niro zleca niezależne loty helikopterów w różne miejsca. No i po cichu udaliśmy się w jedną lokację, aby taki helikopter namierzyć i podłożyć nadajnik GPS. No i Boozer też trafił do szpitala. To z takich ostatnich rzeczy to się właśnie działo. Dobra, tyle słowem wstępu. Kończy się paliwo. Ale jest problem z tankowaniem, gdyż ponieważ mamy noc. A jak widzicie, świrusy nie odpuszczają. Mają fazę na ściganie nas, dobra. Tu się wydaje być bezpieczny zaułek. Jest auto z alarmem. Walki to my raczej tutaj nie unikniemy, tak? Gdzie do diabła jesteś? Całkowicie. Już nawet nasz bohater automatycznie wziął maczetę w dłoń. A świrusy dobrze potrafią nas pogonić. Nóż w oko, bardzo spoko. Teraz szukamy Lizy. Zaginionej, którą już dwa razy, znaczy ocalałej, którą dwa razy ratowaliśmy z rąk sekty. Pudełko gwoździ, ekwipunek pełny. Dobra, szukamy. Szpaliwka. Gdzie jest paliwko? Paliwko może będzie naprzeciwko.
Wygląda na to, że na zewnątrz dzień chyba już jest. O, super. To może ograniczy trochę aktywność naszych świrusaków. Ten dom ma chyba na poddaszu możliwość, żeby sprawdzić. Tutaj mamy łazieneczkę. Aha. Ale tu żadnych schodów nie ma. O ty ciulu. Co ty na to? Oby nas nie zauważył. Dobra. Nóż ci w ucho. Mają taneczne ruchy nasi. Nasi przeciwnicy mają kocie taneczne ruchy. Zastanawia mnie jedno, bo mamy ikonkę paliwa, czyli mamy gdzieś karnisterek. Tylko gdzie? Karnisterek. Wybaczcie mi, moi drodzy, trochę zaschło w gardle. Jest tam druga też ikonka paliwa. Coś nas gra w bambuko trochę robi. Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Musi być gdzieś blisko. Ajku. Wybaczcie. Gdzie to paliwo jest też, ja się zastanawiam. Paliwa też potrzebujemy do motocykla bardzo. Tutaj od stacji benzynowej ewentualnie możemy... Tylko jak tutaj sobie wydostać paliwo? Ha, to jest dobra sprawa. Karnister jest tam. Ale do dupy robota. Nie ma to jak się wpakować w zombiaki. Kantówka. A na tym obszarze aż jest 6 gniazd do spalenia. To jest dopiero strefa lękowa. O ty ciulu. Aż 6 gniazd. A paliwa nie ma. Dobra, na zewnątrz nie wygląda, żeby był ten karnister, bardziej w środku. Tylko gdzie? Ewentualnie poddasze wchodzi w grę. Ale też nie za bardzo. Mm.
Co się do nas rzuca, rzucasz? Z łapami. Nóż ci w gardło i bardzo dobrze. Dobra, szukamy lisy. Kolejna chałupka. Dobra, to jak mam dostać się do środka? Aha, kolejne zagwostki. Dobra, szukamy. Znajdź sposób, aby wejść do domu. Dobra, obejdźmy to miejsce dookoła. Jest garaż, samochód przed garażem. Dobra, już możesz wstać chyba, Deacon. Baseball drewniany. Udało się. Dobra, to jest wyjściówka na zewnątrz. Ale zaraz, hola hola, dobra. Mamy szukać... Jest garaż, okej. Tutaj jest regał. To charakter pisma Lisy? Chcę zapomnieć. To brzmi jak coś, co mogłaby napisać. Potrzebuję. Dobra, czyli zadanie wykonane w tym miejscu. Motocykliści. Słychać. Walczą bandyci z zombiakami. My się nie musimy w to pakować. Zerwał się biegiem. Dobra, paliwa jest mało, więc trzeba będzie zawalczyć o zdobycie paliwa. Ale to w spokojniejszym miejscu możemy spróbować. A nie w strefie lęgowej z 6 gniazdami, no to trochę jest przesada. Jedziemy już na rezerwie totalnej. Wilk. Zgasł silnik. Pierwszy raz mamy taką sytuację, że zgasł nam motocykl, bo nie ma totalnie paliwa. Tu Radio Wolne Oregon. Dobra, wczytamy grę. Zobaczymy. No, ciekawie było się przekonać o tym, że koniec paliwa w motocyklu.
Dobra, jesteśmy w punkcie, w którym to... O, złomy mamy. Dwie sztuki złomku. Plaster. Na pewno się przyda. Zawsze wszystko się przyda. Złomów mamy 7. Gorzej z tym paliwem, kurde. Już teraz nagle przy tym domu ikona paliwa zniknęła. Dobra, próbujemy uciekać stąd, ale z paliwo musimy jakoś zdobyć. Spróbujmy w tunelu, ale tunel zablokowany. Ajajajajaj. Super! To się niedobrze skończy na pewno. Nie no, bez sensu, dobra. Nawet nie próbuję. Moi drodzy, bo to się nie skończy dobrze. Dobra, mamy checkpoint tutaj. A gdyby tak zajechać motocyklem tutaj, na przykład przy tych samochodach, i spróbować się zakraść po paliwo. Nie no, cała horda na nas wali. Dobra, jest paliwo. O! Tu jest paliwo. Gdzieś. Jest. Jesteśmy w opresji. Już są przy nas. Dobra, wal się. Zombiaku, ha! Ale super ekstra. Się udało. Jaki my mamy cel teraz? Przed chwilą był odwiedź Boozera w szpitalu. U! Pełno jakichś śmieci. Jakaś chata też. O, można pójść pogrzebać. Ale są zombiaki. Dobra, walić na razie tą. Lećmy odwiedzić Boozera. Może mu się poprawia, na to liczę. Dostał profesjonalną opiekę. Trochę szwędaninki. Trochę rozjeżdżania zombiaków. Pobawmy się trochę tym. Trochę przez wodę, trochę po pagórkach. 300 metrów zostało do
do... Kurde, nie trafiłem w płot, znaczy w most. No, w obozie to już... Kurde, ten most to jest porażka jakaś. Kurde, jakoś ciężko, ciężkie przeprawy mieliśmy. Ej, ku. Wszędzie skały. Wszędzie skały, wszędzie skały. Uuu, wszędzie dzisiaj są tu skały. Dobra, zobaczmy co u Buzera. Jakoś to ogarnę. Będzie działać. Jeden złom nam został, masakra. Ale naprawiony został, więc spoko. Dobra, Buzer, how are you today? Jak się masz, Buzer, jak się masz? Hej, widziałem ostatnio Buzera. To twój kumpel, nie? Stary, dobra. Straszna lipa. Czekaj, co? Ale. Dobra, zobaczmy. Trzymam kciuki mocno, mocno, żeby się poprawiło. Trzeba sprawdzić, jak się miewa nasz leń. Jak się czujesz, Buzman? Masz dość tego leżenia? Co? Buzer? Nie hej, możesz tu teraz dalej, być, weź, hej, a co daj się spokój, dzieje? Dikon. Co z nim? Potrzebuję odpoczynku. Nie pokrywaj ze mną, Adi. Pytałem wyraźnie, co z nim? Niedobrze. Ale antybiotyki... To nie wystarczy. Nigdy nie wystarcza. Chwila, moment. Przecież mówiłam, mówiłaś, że jak... że spróbuję. Zrozum, teraz można tylko czekać. Czekać. Niestety pogorszyło mu się. Okay. Dikon. Nie, musi. Dikon, 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 przestań, przestań! Czuję, że chcesz coś rozwalić, widzę to w twoich oczach, ale wiesz co? Idź i ulżyj sobie, tylko nie tutaj. Idź. Słuchaj. Nic więcej nie możesz już zrobić. Proszę, idź do domu. Idź do domu, Dikon. Dik, Dik. No niestety, w złym stanie jest Buzer. Hmm. Strasznie przykro. Ja. Przeżyje? Tak, Skizo. Nic mu nie będzie. Po prostu potrzebuje kilku dni. Chodź ze mną do chaty. Chcę ci coś pokazać. Okej. Okay. Nie mam czasu na pierdoły. Nadstawiam tu karku. Zaufaj mi. Chcesz to zobaczyć. Po prostu posłuchaj. Kilka miesięcy temu w obozie pojawił się jeden włóczęga. Opowiadał przedziwne historie. Mówił, że pracował na lotnisku i był na ziemi. Farewell, kiedy wszystko szlak trafił. Pewnej nocy spodziewali się lotu z Portland, tylko że nigdy nie dotarł. To był transport dla Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż. Tak, już kumasz. Lekarstwa, jakieś pierdoły medyczne, cała ładownia tego. Może nawet te całe antychuj wie co? Antybiotyki. Tak, właśnie, właśnie takie. Właśnie to, to, to. Hej, ciszej może, dobra? Pogadamy w środku. No a ten włóczęga siedzi właśnie w wieży kontrolnej, kiedy samolot nagle znika z radaru. Puf! Przed chwilą był, a już go nie ma. Tak jakoś... tutaj. Na południe od góry Waszyngtona. Tak powiedział. Samolot był w jednym kawałku. Kontrolowany upadek czy coś.
Gość musiał słuchać pilota, jak wykrwawiał się na ziemi ze złamaną miednicą. Jasne, czyli nie wysłałeś nikogo, żeby go znalazł? Nie. Czemu nie? Bo staruszek mi nie pozwala. Żelazny Mike? Czemu? A, no tak, wieczyści. Szybko się uczysz. Wszystko na zachód od żelaznej grani należy do Carlosa i jego łysej bandy miłośników świrosów. Więc jak pójdziesz i dasz się złapać, kieruj się na północ. Inaczej pakt Majka z wieczystymi się skończy. Nie no, łapię. Jasne, jasne, ale pozwól, że o coś zapytam. Po co mi o tym wszystkim mówisz? Jedną chwileczkę. Po pierwsze, nic ci nie powiedziałem. Zapamiętaj to. Po drugie, jesteś pieprzonym włóczęgą. A co ja mam zrobić? Ciągnąć się za tobą jak twoja dupa, trzymać się z dala od kłopotów? Okej. Mam co robić, łapiesz? Łapię. Po prostu porządny z ciebie facet, co nie, skizo? Próbuję tylko jakoś przeżyć. Jak my wszyscy tutaj. Hej. Robisz, co musisz. Koniec końców, tylko tyle mamy. Wiesz, co chcę powiedzieć? Tak, skizo, wiem. Trzymaj radio pod ręką. Będziemy w kontakcie. Dobra. Czyli też dostaliśmy informację nieoficjalnie, nic nie wiemy o samolocie medycznym, który jasne, miał... skizo. Zawsze można na ciebie liczyć. Pełną co teraz? Pełną ładownię leków. Wszystko jest lepsze od siedzenia w tej dziurze. Ups, dobra. Trofea oddaliśmy, można teraz oddać jeszcze do kuchni mięsa. Jedyne, czego nam brakuje, to złomów w tej chwili. Fajny mamy taki ten bullet time, gdy włączamy menu. Co? Masz jakiś problem? Co to w ogóle za gówno? Nie mam więcej. Świetna jest, genialna opcja. Co chciałem powiedzieć? Strzelania do wilków i jeleni, do zwierząt z motocykla. I nie tylko chyba, bo też do zombiaków myślę, że też możemy spokojnie strzelać. Dobra. Weszmy do mechanika jeszcze, zatankujmy nasz motor. Za kasę. Nie chcę żadnych kłopotów. Hej. Dobra, załatwione. Jestem tu, jakbyś czegoś potrzebował. Może jednak dzień, dwa. Kurwa, jak se chce. Dobra, zobaczmy, czy jakieś oznaczenia na mapie mamy. Nawet tutaj w tej mgle jeszcze. Mgłę mamy podobnie niczym w Ghost of the Tsushima. Dobra, nie mamy zadań fabularnych, patrzcie. Obozy, tutaj to Niro, to miejsce. W ogóle też... zobaczmy za innymi obozami Niro, czy jeszcze gdzieś się nie uchowały. Można by się udać, a można jakąś szybką podróż zrobić między obozami na przykład? Szybka podróż, jest, ha. Dobra, spoko. 1/5 wypalonych gniazd. Okej, 2/3 wypalone gniazda i... Hot Springs. A to jest zlecenie, dobra, łowca nagród. Znajdź limbo. Dobra. Koszt szybkiej podróży. Tu mamy jeszcze strefę lęgową. 0/3. Tu mamy strefę lęgową. Możemy się tutaj przenieść. Punkt Nero. A spróbujmy.
Czas, rozumiem, w grze upłynie i dodatkowo zużyje nam paliwo z baku automatycznie. Paliwa. Hej, St. John, jesteś tam? Tak, Skizo, jestem. Spoko, pamiętasz, o czym ostatnio rozmawialiśmy? Trochę mi to zajmie. Muszę ogarnąć ochronę na granicy z Żelaznym Stokiem, sprawdzić tamtejszych wieczystych. Wiesz, o co chodzi, nie? Nie, Skizo, nie wiem. Może tak mi wyjaśnić. Ale silniki nie jest zepsuty. To jest ciekawe. Pamiętaj, ja tu sporo ryzykuję i nie chcę tego żałować. Tak czy siak, niedługo znów się odezwę. Dopieśćmy te strefy lęgowe. Udowodnij, że tym razem Żelazny nie popełnił błędu. Tak, spoko. Jak sobie chcesz. Dobra, i udajmy się tutaj. Na tą strefę lęgową. Jak sobie chcesz. Bez odbioru. Paliwo. Tak jest. Ja sobie przypomniał, żeby powiedzieć jeszcze. Nasz bohater. Złomy możemy poszukać też przy okazji. Hej, St. John, gdzie jesteś, bracie? Ja nie jestem, Skizo, ale nie jestem, kurwa, twoim bratem. Dobra, nie spinaj się, po prostu próbuję pomóc twojemu ziomeczku. Nie spinaj tyłka. Ta sprawa, o której gadaliśmy, powiedzmy, że powinieneś już tam ruszać. A, tak, masz na myśli granice z wieczystymi. Bardzo śmieszne, ale nie o to mi chodziło. Chciałem tylko powiedzieć, że gdybyś planował się przejechać, czy jak wy włóczęcy mówicie, uderzyć w trasę, to teraz jest odpowiedni moment. Kumasz? Ta, Skizo. Jak zawsze kumam. Bez odbioru. Dobra, mamy tutaj gniazdo, ale pewnie na piętrze. Na piętrze. Trzeba je spalić. Trzeba je spalić. Zwalczyć je trzeba. Dobrze. Jak nasza maczeta? Słaby stan trochę. Gdzie jest gniazdeczko? Dobra, to się poposiłkujemy. Dobra. Dobra. Zdrowia nam nie ubyło, na szczęście. 45% stanu maczety. Dobra. Nie wchodzimy, żeby się nie podpalić przypadkiem. Może coś tu znajdziemy, chociaż wątpię. Poza tymi popiołami. Dobra, 2 na 5 mamy, więc to już jest progres, jak i zawsze. O, będą złomy, ha. Dobra, połowimy sobie złomki. Jeszcze 3 gniazda przed nami. 3 gniazda przed nami. Dobra. Jeszcze wykraftujmy sobie mołotowa. Mamy 3 na 3, więc na 3 gniazda akurat. O, roślinka. Aż skorygowało postawę, znaczy umieszczenie naszego bohatera. Dobra, teraz tu jest gniazdo. Jeszcze 2 złomy by się przydały. Nie ma alarmu, mam nadzieję. Dobra, jest cicho. Dobra, złomy połowione. Będzie 10, jak nic. Dobra, i tutaj gniazdo, tylko pytanie gdzie? Czy na poziomie naszym, czy na poziomie wyższym?
tutaj. Cicho. Nie przeszkadzaj. Dobra. Dobra, 3 na 5. Jesteśmy trochę podboostowani już, więc mamy warunki, żeby tutaj te pierwsze strefy lęgowe się wrócić i wykonać. Możemy sobie naprawić maczetę i pozyskać nowe złomy. To jest dobra opcja, zwróćcie uwagę na tę umiejętność. Właśnie, czy mamy umiejętności? Nie mamy. Nie mamy nowych. Szukamy 2 pozostałych gniazd. Czyżby na bogato tak tutaj? Butla, przyda się. Butelka. Na pewno przyda się. Jakaś notatka. Menu. Restauracji, knajpy. Dobra, fajnie, miło, sympatycznie. No właśnie. Plasterki Maximus. No to sobie dziabniemy plasterka w takim razie. O, kolejna maska do otworzenia. Mogłaby serwować nam złomki. Dobra, gniazda. Amunicja. No. 24 amunicji. A, tu byliśmy, toczyliśmy walkę, tutaj snajper był. Butla, kolejna. Dobra, gdzie są śmierdzące gniazda? Gdzie są śmierdzące gniazda? Hej. Hej. Hop, siup, nóż ci w plecy. Dobra, szukamy gniazd. Dosyć daleko jesteśmy od motocykla też, tak by the way. Jest są te gniazda. Ta lokacja jest dosyć duża. To jest środowisko lęgowe. Strefa lęgowa. Dobra, kondycja nam padła. Tutaj w tym domu ukrywała się lisa. Złomy, inne cuda na... O, butla. Gwoździe i tam jeszcze takie inne były. Roślina też do zharwestowania. Dobra, zregeneruj tą kondycję. Odsapnij sobie. St. John. Dobra, dobra. Dużo rzeczy, ale my już mamy maksimum tego, co możemy nosić. Deacon St. John. No dobra. Jest i kościółek wioskowy. Nie. Wciąż pamiętam dzień, kiedy się pobraliśmy. Okej. Buzar się pojawił. Pamiętasz to? Chyba najprościej będzie na ten moment i najwygodniej, i najrozsądniej po prostu wsiąść na motor i zrobić objazd tutaj po tej wioseczce, po tej mieścińce, aby poszukać gniazd.
z poziomu motocykla będziemy znacznie efektywniej szukać tych dwóch pozostałych, chyba że na mapce one są zaznaczone. Nie ma. Nie ma bata. Kondycja wyczerpana. Mamy bagażnik do otwarcia w razie czego. Zerknijmy, co tam się kryje. Przyjemnego. Gwoździe, do dupy. Niepotrzebne. Tutaj nie otworzymy. Tutaj ma... O! Musi gdzieś tu być. Ale fart. Czyli tu dziabniemy gniazdo, a później... Dobra, Dikonie. I pozostaje nam szukać ostatniego gniazdka. Gniazdeczko ostatnie. O, a co to? Przyszło. Ciekawego do nas warczy. Wilczuś! Dwa wilczki. A to z mięsko będzie darmowe. No, to jest trochę warte. Chlastu, 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 chlastu. Dobra, naprawmy sobie maczetę i wyleczmy się. No i wszystko w temacie. Dobra, teraz szukamy sobie dalej złomów, żeby uzupełnić zapasy i szukamy ostatniego gniazda. Porządek musi być, szmata się przyda do mołotowów. Zerknijmy sobie tutaj po farę, po tej shopie, znaczy nie, jak to się mówi, stodole. Dobra, po drabinie jeszcze możemy wejść. Więc eksploracja, eksploracja wielka to dla nas atrakcja. Ale tu nic nie ma. Butla jest, no dobra, niechaj będzie. Wiemy, gdzie jest trochę złomów. Ale tu jeszcze jakieś zwłoki są do przeszukania. Dobra, walić zwłoki. Szukamy złomów jeszcze. Mamy 5. Tam były złomy w tym samochodzie. Jeszcze pozostałe. Jedna sztuka. No i tutaj jeszcze było drugie autko, które miało machę zamkniętą. O, tamto. Dobra, pamięć się czasem przydaje.
4 złome, dobra. No i szukamy ostatniego gniazducha. I później za to zaruszymy za tym, że, co mówił Skizo. Możemy zatankować z tych dystrybutorów na przykład. Jestem tego bardzo ciekaw. Nie bardzo chyba, nie? Ale tu już możemy. Właśnie tak. 15% tylko. Zróbmy szybki zapis, bo dobrze nam poszło z tymi gniazdami, jak do tej pory, so far. Więc... Not so fast. Szukamy ostatniego gniazda. Zróbmy małą objazdówkę po tych wszystkich zakamarkach. Poszukajmy śmierdzieli. Branie ma gniazda. W kościele też nie ma gniazda. To już wiemy. Zapada noc, więc... Będzie więcej na przykład przy gnieździe tych świrusów. Ocie. O kurde. Niezniszczalne barierki. Nieśmiertelne. Dobra, możemy sobie jeszcze tutaj zajechać. Może zobaczymy. Co tutaj jest? No, gdzie to jest? Wilk. Dobra, padł. Ale wytrwały był, 5 kulek przyjął. Dobra. Jak na wilka. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. No a czemu nie możemy go skurować? Ciekawe. Żeby to był wilk zombie. Dobra, na tej farmie byliśmy. Oj. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Gdzie jest w tej strefie lęgowej jeszcze ostatni... Jest, jest! Dobra, rachu ciachu i do piachu. Dobra. Dobra, jest ostatnie gniazdo.
Więc show must go on, nie? Pomijamy podsumowania, żeby jeszcze ogarnąć temat. Więc, no i zobaczmy mapę. No jest czysto tutaj. Dobra. Poczekajmy, aż się przepali. Zróbmy sobie mołotowa, ile możemy. Możemy, dobra. Już się wypaliło? Dobra, wypaliło się. Jakaś szafeczka, lodóweczka, te tematy. Szafeczka, lodóweczka. Dobra. Bullshit is real. Dobra. Zrobmy quick save. Zróbmy naprawy na szybko. Czemu nie robisz napraw, tylko kucasz? Jakoś to ogarnę. Jazda. Jeszcze zatankujemy sobie i możemy wyruszać w dalszą podróż. Więc abarot na stację benzynową. To chodzi właśnie ta. O. Są jeszcze złomy tutaj, nie, nic nie zostało. A to autko ma maseczkę zamkniętą. Haha. Dawaj. No, ciulu, jakiś toporna, toporna współpraca Deacona. Jeszcze chciałem plasterki sobie podrobić. Bandaże. Bandaże, bandaże, ja o bandażach tylko marzę, mamy. O. Dobra. Powinno być tak, że każdy motocykl jesteśmy w stanie znaczy każdy samochód jesteśmy w stanie przeszukać, a nie tam tylko wybrane. Szybką podróż możemy sobie wykonać. Bo tu jest zadanie z tym samolotem. Dobra, szybka podróż, tak. Żołnierze Nira są bardzo mocno uzbrojeni, nie można ich eliminować. Ja bym się tam z nimi trochę nie patyczkował. No ale trzeba to trzeba. ...7% paliwa, no to jest świetna propozycja. Aha, my jesteśmy na zewnątrz. Trochę z tym paliwem jest przesrany ten element survivalowy. Tutaj głos podkłada bardzo znana polska lektorka. Umknęło mi, jak się nazywa ta pani, ale
Głos ma bardzo charakterystyczny i bardzo przyjemny. Dobra, zaparkujmy i się udajmy do mechanika, żeby zatankować naszą maszynę automatycznie. Już na tych skałach dzisiaj, w tym odcinku nawet, w tym filmie byliśmy. Więc krążymy. Tankujemy maszynę. Dodatkowo. Jest tu, żeby handlować, nie? Nie potrzebujesz paliwa? Już tankuję. Potrzebuje, bo automatyczna podróż w głupi sposób musi zużywać paliwo. Dobra, zróbmy sobie spanko do rana i ruszamy na ten samolot, który teoretycznie tam Skizo wskazał, że jest do... do sprawdzenia. Dobra. Udajemy się spać i zaraz wracam, moi drodzy. To powinno załatwić sprawę. Dobrze, już jestem, moi drodzy, przepraszam za chwilę pauzy, no i dziękuję za waszą cierpliwość. Staram się tak też nie robić, ale czasami wiadomo, może się zdarzyć. Nie jest to specjalnie, tylko czasami po prostu na chwilę się potrzebuje też wstać w międzyczasie, ale też fajnie by było nie przerywać odcinka. Dobra, jedziemy na ten samolot, czyli w tą stronę. Ciekawe, co będzie z buzerem dalej. Jedziemy w takim razie na nielegalną misję. Sprawdzenia samolotu medycznego. Dobra, tutaj precyzyjnie po tym mosteczku dziwacznym, zawalonym, śnieg pada, no to jest ciekawe zjawisko. Dobra. Brum, 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 brum. Dobra. O, mamy karetkę do sprawdzenia ewentualnie. W ogóle sprawdźmy, ile mamy pocisków. W karecie ich nie znajdziemy. Jest apteczka. O, i jest jeszcze tutaj dobra, jeszcze jedna rzecz.
Dobra. Jeszcze podkręćmy motocykl w takim razie. A, nie wygląda najgorzej. No oczywiście 3% raptem. Dobra, mamy maksimum ponaprawiane wszystko. I teraz. Szybki zapis. Jedziemy sprawdzać samolot. Co to było? Dobra. Coś tam krzyknął, ale chyba nic się nie dzieje takiego. Zmienia się nam automatycznie pora dnia i nocy. Aha, okej. Deszczowa aura nocą. Deacon zajeżdża na rewir. Skizo, tu sędzio, jestem na granicy. Widzisz tam gdzieś moich ludzi? Nie, Skizo, jest czysto. Słuchaj, ile mam jeszcze czasu? Czasu? Czasu na co? Wiem tylko tyle, że właśnie pocinam w karty z moimi chłopakami. Może kilku z nich powinno właśnie pełnić wartę, ale przymykam na to oko. Jeśli mam zgadywać, będziemy tu grać całutką noc. W takim razie do rana. Zrozumiałem, bez odbioru. Czyli nocna akcja. No dobra, niechaj tak będzie. Niechaj tak będzie, nocna akcja. Śmierdzi to niebezpieczeństwem, no ale... Raz kozie śmierć. Ej, co to jest? Aha, dobra, tędy musimy przejechać. O, o, o! Nie ma łatwo. Dobra, padli. Będziemy mieli tutaj przy tych... lokacjach i przy trupach dużo amunicji raczej. Jest nafta, jest amunicja. Więc mamy znów 50 sztuk. Nastawienie na strzelaninę jest, więc... Świetna okazja, żeby uzupełnić materiały. Dobra, tutaj sobie jeszcze... O, apteczkę jedną na trzy mamy, a nie mogliśmy apteczki zebrać. Dobra, przepychamy auto. Dobra, do końca przepchane auto jest, przepchnięte. Kurde, jakiś ciężki zbrojny jest.
Jakiś dud... Nie, plecak jakiś nosi na plecach. I tylko jedną szmatę z niego. A, ma ciężki karabin maszynowy. To już moje. Aha, mamy dodatkową broń. Spoko, przyda się. Ciężki karabin maszynowy. Dobra, tamtędy musimy iść, tak? Przyda się jeszcze zebrać amunicję. Może tutaj gdzieś będzie. A może i nie będzie. To się wszystko okaże. Dobra. Kondycja wyczerpana. Snajper. Dwóch. I bądź tu mądry w tej chwili. Jak dwóch... O, tutaj jeszcze jest kępka trawy. Podbiegliśmy do nich. Ta. No to najmniej użyteczni snajperzy w... Aj, ciulasie. O, w jajeczkę dostał. Kulki dostał. Aj, się aż zwinął z bólu. Dobra. Możemy zamienić snajpen z karabinem maszynowym. Jak dobrze? Dobrze. Snajpa się przyda. Tylko jeden pocisk maksymalnie? Okej, dziwne. To ci się już nie przyda. Plus dwa amunicji do karabinu. A nie, dobra, jeden na trzy. To się snajperzy nie spisali totalnie, dwóch snajperów i się w dużym stopniu dali podejść. I to mocno. Zwykłemu włóczędze. O, tablica pamiątkowa. O, właśnie. Część tych tablic możemy czytać. Dobra, i lecimy na samolot. Ten, o którym mówił Skizo. Skizo, coś... Ociu! O, ty bambuszy! Padłeś. Nie powstań już. Zużyliśmy sporo amunicji. Ach, szkoda. Mam wrażenie, że przyda się to ten ciężki karabin maszynowy. Coś mi się kojarzy taka kwestia, że... samolot... O, faktycznie, jest silnik samolotu jakiś. Że przy samolocie była walka z bossem. To widziałem w zwiastunach. Mam złe przeczucia, moi drodzy, a przeczucie czasami w większości przypadków mnie nie mylą. Dobra. O właśnie. O właśnie, jaki bydlak zmutowany. Ręce mu wyrywa. A ja coś tak czułem, że Hulka takiego dostaniemy do walki. Bomba rurowa. Świetna okoliczność, żeby przetestować bombę rurową. Dobra. Trzy na raz. Dobra, połowę życia mu to zabrało.
Ależ opresja. Kosę dostał, dobra. Szybko, szybko. No, gin. Czemu nie chce zginąć? Czy? Nie ma łatwo. Aha. Koniec amunicji. Dobra, może jakąś maczetą czy coś? To koniec? Dobra. A skubaniec. No. Aha, nie mamy. Muszę znaleźć antybiotyki. Dużo amunicji. Widziałem sporo tutaj rzeczy do pozbierania. Butelka i szmata. Amunicja. Dobrze. Nie sidła tam w dupę ze sidłami. Amunicja gdzieś tu przy skałach powinna być. O, właśnie. Dużo pocisków do tego karabinu mamy. To jest genialna informacja. Więc jest, rośniemy w siłę ognia. I to jest bardzo genialne rozwiązanie. Samolot został. Kurde, mam wrażenie, że jeszcze możemy ten samolot dalej przeszukać. Że to nie wszystko. O, plasterki. Bandaże. Amunicję mamy maksa już. O. Butelka. I tak dalej, dobra. Jedna szmata. Do robienia mołotowów. Jedna nafta przyda się. Jedna nafta, nafta, jedna naftalina, naftalina. To pomoże, a potem się stąd zabierzemy. Pojedziemy na północ, tak jak mówił. Umieszczamy na bagażniku. Coś przerywa, nie słyszycie. Dick, gdzie jesteś? Potrzebuję... Wybacz, Ricky. Nie mam teraz na to czasu. Dobra. Co nam tutaj się załaduje teraz?
Oj. Zobaczmy, co tam się ciekawego wydarzy. Czekaj! To Deacon! Za nim! Ty i ty! Jedźcie i sprawdźcie, czy przypadkiem nie wrócą. Już! Aha, czyli jeszcze teoretycznie byliśmy ścigani przez sektę. To, co z niego zostało, tak. Co z niego zostało? Hej, słyszałam strzały. Co jest grane? Spotkaliśmy kilku wieczystych, ale ich załatwiłem. Załatwiłeś ich, czyli co? O, wow. Mogłam się domyślić. Domyślić czego? Jezu, kto tu jest od bezpieczeństwa? A wiesz, zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Dajcie mi spokój. Dobra. A ty co tutaj robisz? Co ja tu robię, Dick? Eddie mnie po ciebie wysłała. Czemu? Czekaj chwilę. Z buzerem wszystko okej? Nie wiem, ale musimy iść. Co się dzieje z buzerem? Wiem tylko, że Adi kazała cię znaleźć. Dlatego dowiedziałam się, że ty i Skizo wybraliście się tutaj. Teraz wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, o czym teraz mówisz. Miejsce katastrofy, zaopatrzenie medyczne. To żadna tajemnica. Mike negocjował z Carlosem i razem ustalili, że będziemy jedzieli z wieczystymi. Ach, gówno prawda. O co ci chodzi? Że to gówno prawda. Połowa ładowni już dawno została złupiona. Wszystkie ślady stamtąd prowadzą na południe. Od miesięcy użeram się z tymi jebanymi wieczystymi. Nie można wierzyć w ich słowa. Teraz gadasz jak Skizo. To on cię w to wciągnął, to on powiedział ci o miejscu katastrofy. Świetnie! Czyli myślisz, że jestem jego chłopcem na posyłki. A nie? A jak inaczej mogłeś się dowiedzieć? Od Fuchengi z obozu Copelanda. Sama mówiłaś, że to żadna tajemnica. A, jasne. Skizo od miesięcy chce zaostrzenia konfliktu z wieczystymi. Na szczęście, że się napotoczyłeś i mu w tym pomogłeś. Stało się. Muszę cię o coś spytać. A muszę odpowiadać? Kiedy cię ostatnio widziałam, wiesz, przed zimą, powiedziałeś Mike'owi, żeby się pierdolił, bo nie chciał ci zapłacić za ocalałych. No nie do końca tak było. Weź nie ściemniaj, pamiętam. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z handlarzami niewolników. Okej. Okay. Ale nigdy nie zabraliśmy nikogo wbrew jego woli. A co z Tucker? Ona robiła tak samo? Nie wiem. A pomyślałeś, że jak zgarniasz kogoś z sypu, wyczerpanego do granic możliwości, to ten ktoś już nie jest w stanie uciekać? Myślałeś o tym? Że oni mogą nie mieć wyboru? Ale i tak zabrałeś ich do Hot Springs i zgarnąłeś za to kilka kredytów. Wszyscy mają wybór, Deacon. Nas też to dużo kosztuje. Sprowadzanie kogoś, kto nie może pracować, nie może na siebie zarobić. Powinieneś się cieszyć, że Mike nie jest taki jak ty. Dobra. Docieramy do obozu z powrotem. Cali i zdrowi, na szczęście. I zobaczymy, co się teraz wydarzy jeszcze. William, jeśli mnie słyszysz, musisz natychmiast przestać. Eddie, co się dzieje? Buzer? O kurde. Przytrzymaj go. Co do cholery robisz? Co ty słuchaj, wyprawiasz? Słuchaj, musimy to zrobić i musimy... Ale żeby co zrobić? O nie. Nie możesz. Nie ma mowy, nie możecie mu tego zrobić. Posłuchaj mnie. Antybiotyki uratują mu życie, ale nic nie jest w stanie ocalić jego ręki. Posłuchaj mnie. Natychmiast potrzebuję twojej pomocy, albo będziesz patrzeć na śmierć przyjaciela. Eddie, tracimy go! Podchodź! Deacon. Okej. Okay. Dobra. Chodź. Cześć, go. Hej, stary. Dobra, słuchaj mnie. Nie poddaję. Trzymaj mocno. Dobra. Trzymaj. O nie, będą mu odcinać rękę.
Trzymaj go tutaj. Okej. Nie, traci za dużo krwi. Musisz przestać, bo traci za dużo krwi. Daj mi gazę. Dobra. O nie. Uzer, trzymaj się, chłopie, trzymaj. Nic ci nie będzie. Gdzie mam go trzymać? Trzymaj. Nie panikuj, tylko staram się. No to się porobiło, moi drodzy. Boozer stracił rękę tą poparzoną. Hej. Dobrze ci poszło. W szkole średniej myślałam, może powinnam zostać inżynierem, a może chirurgiem. I chyba powinnam być chirurgiem. A ty... Dobra, okej. Ocaliłeś życie kumpla. Tak. Myślę, że on tego tak nie będzie widział. Nie mogę się zgodzić. Muszę podłączyć kroplówkę. Wiesz co, nie wiem skąd to wszystko wziąłeś i nie chcę wiedzieć, ale to uratuje życie wielu ludziom, Deacon. Bardzo wielu ludziom. Muszę pomóc Eddie. Tylko spokojnie, dobra? Deacon! Weź wyłaź! Słyszałem, co zrobiłeś! Nie mogłem pozwolić, żeby umarł. Mike, odpuść. Już po sprawie. Wiem o tym, do cholery. Boozer to przeżyje? Nie wiem. Wieczyści cię widzieli. Poszli twoim śladem. Jak tylko Carlos się o tym dowie, będziemy mieć zajebiste kłopoty. Carlos może się kurwa pierdoli! Nie! Narażasz życie innych dla swojego widzimisię. Mam nadzieję, że dobrze ci z tym. Dobrze zrobiłeś. Mike! Zaczekaj! No, szkoda słów na to, co się wydarzyło, moi drodzy, bardzo przykre. Ale co zrobić? Narażasz życie innych, obóz żelaznego Mike'a, to mój brat. No dobrze. Nowy punkt umiejętności. Mieliśmy jakąś fajną umiejętność do odblokowania. Szybsza regeneracja kondycji. I później będziemy mogli sobie zainwestować w podwójny ten. Dobra. Dobrze, moi drodzy, także w ten oto przykry i smutny sposób kończymy sobie 11 odcinek serii Zagrajmy sobie w grę Days Gone wersji na konsolę PlayStation 4. Okropnie mi jest przykro i smutno i to jest ciężki też cios, że Boozer stracił jednak rękę w wyniku tego poparzenia, że nasze tutaj działania w żaden sposób nie były w stanie go uratować. W sensie uratować, że w pełni wróci do zdrowia, tak, do sprawności, bo jeszcze jest szansa, że przeżyje to wszystko, no ale nie będzie miał ręki. Więc tak, moi drodzy, serdecznie i pięknie dziękuję wam na ten moment za uwagę, za obejrzenie tego materiału w filmiku i również mam nadzieję, że wszystkich pozostałych innych wcześniejszych. No wspomnę dla formalności z prośbę moją, abyście subskrybowali kanał. Również komentowali, lajkowali filmy, oczywiście. Także na ten moment serdecznie i pięknie dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej, cześć i pa.